Witajcie kochani, tutaj Wasz ulubiony kanał o zabawkach Kocham Zabawki. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam piękną toaletkę do tworzenia biżuterii związaną z serialem Jej Wysokość Zosia. W zestawie znajdziemy 3 słoiczki ciastoliny, w tym 2 z brokatem, elementy do tworzenia biżuterii oraz piękną toaletkę. Wiemy już, co znajdziemy w pudełko, a więc teraz pora rozpocząć naszą zabawę. Otworzę sobie słoiczki z ciastoliną. I pierwszą rzeczą, którą zrobię, będą diamenty z podobiznami bohaterów serialu. Mamy tutaj wszystkich zwierzęcych przyjaciół Zosi. Otwieram pokrywkę, wypełniam otwór ciastoliną, zamykam, dociskam, otwieram i podziwiam Miję, która odbiła się na różowej ciastolinie. Z drugiej strony mamy kwiatka. W taki sam sposób zrobię teraz uszatego. Kolejny piękny brylant gotowy. Do kompletu potrzebuję jeszcze wiewiórki. Wygląda naprawdę fantastycznie. Gotowymi ozdobami mogę urozmaicić dołączony do zestawu pierścionek. Wybieram kształt, nakładam go na obrączkę i gotowe. Ale zabawa! Przyszedł czas, aby stworzyć najważniejszy element serialu, czyli amulet Avaloru, który pozwala Zosi rozmawiać ze zwierzętami. Aby go stworzyć, wystarczy otworzyć medalion, wypełnić go wybranym kolorem ciastoliny i gotowe! Zamknięty naszyjnik prezentuje się bardzo ładnie. Gotowy diamencik mogę również wyjąć i po raz kolejny ozdobić nim na przykład pierścionek. Wygląda fantastycznie. Potrzebuję jeszcze bransoletkę. Aby ją ozdobić, mogę wykorzystać otwory, które znajdują się w podstawce. Wypełniam wybrany kształt i wyjmuję pięknego, gotowego kwiatka. Teraz wystarczy przykleić go na bransoletkę. Moja bransoletka jest gotowa. Ostatni element, który musimy dokończyć, to korona. Koronę otwieramy
i wypełniamy ją jednym albo kilkoma kolorami ciastoliny. Do amuletu pięknie pasować będzie fioletowy kolor. Kształt jest już wypełniony. Teraz wystarczy zamknąć, docisnąć i usunąć nadmiar ciastoliny. Korona jest już prawie gotowa. Teraz wystarczy doczepić ją do opaski i macie własną królewską tiarę. Gotowe ozdoby możecie teraz przymierzyć i przejrzeć się w lusterku. Ten zestaw na pewno spodoba się każdej dziewczynce, nie tylko fankom serialu Jej Wysokość Zosia. Znajdziemy tutaj sporo ciekawych elementów, które pozwolą nam na stworzenie bajecznej biżuterii i innych ozdób. W zestawie znajdziemy też piękne lusterko, które przyda się na co dzień. Całość prezentuje się naprawdę świetnie, dlatego zestaw oceniam na 4 gwiazdki. Was zapraszam do oglądania naszych kolejnych recenzji, oczywiście na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia! Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale kochamzabawki.pl. Dzisiaj pokażę Wam taki zestaw. Jest to zestaw do wykonania biżuterii etnicznej. Tutaj ten zestaw jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 lat. Z tyłu Wam pokażę, jak wygląda to opakowanie. Tutaj macie pokazane, że możecie zrobić bransoletki, łańcuszki i kolczyki. Tak wygląda tutaj w środku cały ten zestaw. Pokażę Wam, co tutaj jest. Jest tutaj bardzo dużo rodzajów koralików. Jak widzicie, tutaj są na przykład takie różowe perełki. Tak one wyglądają. Co tutaj jeszcze jest? Są białe perełki. Tak wyglądają te koraliki. Są koraliki drewniane w różnych kształtach i kolorach. Są takie słupki, takie elementy. Są niebieskie koraliki, takie typowo etniczne wzory. Mamy dodatkowo takie koraliki, zobaczcie, srebrne. Do tworzenia na przykład bransoletek. Są małe koraliki, które wyglądają w ten sposób. Biało-niebieskie. I są również takie szklane kuleczki. W tym zestawie mamy również takie elementy. Tutaj na przykład mamy dość spory kawałek takiej różowej gumeczki. Jest również sznureczek, który może posłużyć do wykonania na przykład łańcuszka lub też bransoletki. Mamy żyłkę i bardzo dużo elementów takich typowo do wykonania biżuterii, takich jak na przykład takie bigle do kolczyków. I różne takie elementy. Przygotujemy bransoletkę z tej różowej gumki. Musimy najpierw odmierzyć, ile nam jest faktycznie tutaj na naszą rękę potrzebne i później to tutaj zawiążemy. I najpierw wymyślimy jakiś fajny wzór bransoletki. Proponowałabym Wam użyć tych srebrnych koralików. Dwa takie. I połączymy je ze sobą tymi szklanymi
kuleczkami. Będziemy po kolei tutaj wyciągać. Musimy wszystko przewlec. Tutaj są dość duże otwory, także widzę, że to łatwo idzie. Będę nawlekać po 4 takie szklane koraliki i jedną srebrną kulkę. Jak widzicie, koraliki mam już nawleczone. Zrobiłam taki projekt, dodałam jeszcze różowe perełki i takie duże zielone kamienie. Teraz musimy tutaj tą końcówkę związać. Lepiej zrobić to jak najciaśniej. Tutaj teraz jest mocno związane. I poucinamy te końcówki. Blisko, ale też niezbyt blisko, żeby nam się nie rozwiązała bransoletka. I bransoletka jest gotowa. Tak prezentuje się ona na nadgarstku. To różowe nawet tutaj pod spodem całkiem dobrze pasuje. Jak widzicie, bransoletka wyszła całkiem nieźle. Mi się nawet bardzo podoba ten projekt. Ten cały zestaw ja oceniam na 4 gwiazdki. Jest tutaj naprawdę sporo elementów do tego, żeby stworzyć tą właśnie etniczną biżuterię. Natomiast jest potrzebnych jeszcze kilka dodatkowych narzędzi, na przykład do zginania różnych elementów przy robieniu kolczyków. Także jest jeszcze kilka rzeczy dodatkowo potrzebnych do tego, żeby wykonać tą biżuterię, cały komplet. Dlatego ode mnie 4 gwiazdki. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i zapraszam na kolejne filmy na naszym kanale kochamzabawki.pl. Cześć, witajcie na kanale kochamzabawki.pl. Dzisiaj pokażę Wam Lala Lupsi Tiny's Jewelry Maker, czyli maszynkę do robienia biżuterii 2 w 1. W skład tego zestawu wchodzi specjalna maszyna do robienia biżuterii. Mamy też specjalne nitki, małe laleczki Lala Lupsi, które również mogą posłużyć jako koraliki. Oraz 300 kolorowych koraliczków. Nasza maszyna wygląda jak wesoły, diabelski młyn. Nasze laleczki mogą się na nim bawić. Co do koralików, możemy je włożyć do kubeczków, a z kubeczków będą one wpadały do naszej specjalnej kopuły. Można też dokładać koraliki bezpośrednio do naszej magicznej kopułki. Takie kolory, jakie sobie wybieramy. Troszkę takich, troszkę takich, jeszcze może troszeczkę żółciutkich. I co dalej? Teraz możemy przygotować nasz sznureczek. Ja wykorzystam sznureczek, który był w zestawie, ale możecie wykorzystywać również sznureczki, które macie w domu.
przeplatamy przez specjalną pętelkę nasz sznureczek. Mocno napinamy go i włączamy przycisk. Teraz spójrzcie, co się będzie działo. Jak widzicie, koraliki zaplotły się nam na naszym sznurku. Teraz, żeby stworzyć z niego naszyjnik, powoli uwalniamy jedną i naszyjnik gotowy. Ta zabawka jest bardzo fajnie wykonana. Na dodatek można się bawić w tworzenie własnej biżuterii. Podoba mi się bardzo ten pomysł oraz wykonanie tej zabawki. Oceniamy ją na 5 gwiazdek. Jeżeli chcecie zobaczyć podobne zabawki, zaglądajcie na kanał kochamzabawki.pl. Hej, witam Was bardzo serdecznie na kanale kochamzabawki.pl. W tym odcinku zobaczycie zestaw Bizu od firmy Kobi, czyli zwierzątka zmieniające się w bransoletki. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci od 6 roku życia. W pudełku znajdziemy zestaw kolorowych koralików, sznureczki, rysunki pomocnicze, instrukcje, narzędzie do nawlekania oraz dwa woreczki. Aby zrobić naszą bransoletkę, zaczniemy od zamocowania sznureczka na tym długim patyczku. Teraz bierzemy sobie wybrany wzór i zaczynamy tworzyć naszą bransoletkę. Teraz wciągniemy za końcówkę bransoletki, zdejmujemy całość z narzędzia do nawlekania. No i właściwie nasza bransoletka jest już gotowa. Rozpiętą bransoletkę możemy zamienić w zwierzaka. Wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Mamy już przednie nóżki. A także tylne nóżki i ogonek. Kotek gotowy. Teraz zabiorę się za robienie króliczka. Cały proces jest bardzo podobny. Najpierw muszę zamontować sznureczek do narzędzia do nawlekania. A teraz poszukuję odpowiednich koralików, tak aby stworzyć króliczka.
No niestety liczba koralików nie do końca mi się zgadza. Kuleczkę, którą powinnam użyć do króliczka, użyłam wcześniej do kotka. Brakuje mi także koralika, który powinien być na samym dole. Dlatego zastąpię go czymś innym. Wyjmujemy narzędzie do nawlekania. No i nasza bransoletka gotowa. Teraz możemy zamienić ją w zwierzaka, podobnie jak kotka. Odpinamy bransoletkę. Zaginamy w odpowiednim miejscu. Zakręcamy. No i króliczek również jest gotowy. Jestem pewna, że taki zestaw kreatywnej biżuterii przypadnie do gustu każdej dziewczynce. Możecie z nim stworzyć przeróżne bransoletki. Koraliki możecie ze sobą łączyć na różne sposoby, a później zamieniać je w sympatyczne zwierzaki. W zestawie znajdziemy woreczki, w których przechowywać możemy nieużyte koraliki, dzięki czemu na pewno się nie pogubią. Dodatkowo mamy także kartoniki z inspiracjami. Całość zestawu jest świetnie przemyślana i myślę, że Wam również się spodoba, dlatego ja oceniam zestaw na 5 gwiazdek. Was zachęcam do wyrażania Waszych opinii na temat zestawu, a także do oglądania pozostałych recenzji na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!